poza mojej kadencji zespół webmasterów wiedział, że bycie webmasterem to zaszczyt. Responsorium, witamy, kłaniamy się nisko, tu się musi dziać. Mateuszu, którego skarpetek nigdy nie widać na wizji, dlaczego w piątek jemy rybę? Czy to nie mięso? W Polsce nie jemy mięsa. Dlaczego? Ponieważ tak zarządził nasz episkopat. Ponieważ o tym, w jaki sposób się pości, w jaki sposób ten post się praktykuje, stanowią episkopaty danego kraju. Na przykład bodajże w Niemczech nie ma tego postu od pokarmów mięsnych, ale za to jest jałmużna. Dlaczego ryba nie jest mięsem? Ryba nie jest mięsem, ponieważ kiedyś, dawno temu, ryby były tak powszechne, jak nie bardziej powszechne, niż chleb. Dlatego to nie były takim wykwintnym daniem, jakie mięso kurczaka, czy mięso świniaka, czy mięso skro, ale teraz jak burgera. Didymosie. Dlaczego starotestamentalny Bóg ma na koncie tyle ofiar? Przede wszystkim musimy zaznaczyć jedną rzecz. Podział Boga na starotestamentalnego i nowotestamentalnego jest czysto gnostyckim, czyli heretyckim. Na Nowy Testament należy patrzeć przez pryzmat Starego Testamentu. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to nie Bóg ma na koncie jakąś ilość ofiar, tylko ludzie. I teraz tak, jeżeli mówisz o wojnie, w których Bóg pomagał narodowi wybranemu, to musisz zwrócić uwagę na to, że była to wojna sprawiedliwa. Kurczę, no na Westerplatte ktoś prawdopodobnie też zabił jakiegoś Niemca z polskiego wojska, ale on się bronił. Jeżeli mówisz na przykład o Sodomie i Gomorze, to musisz pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie, że po pierwsze udało się stargować na tą ilość sprawiedliwych, to jest jedna rzecz. Druga, wszyscy, którzy byli sprawiedliwi z tej Sodomy i Gomori i wszelkiej tego, poszli sobie wek, żeby przypadkiem nie stała się krzywda tym, którzy są niewinni. A cała reszta, to łatajstwa, była upominana miliardy razy, żeby się poprawiła. Ale ponieważ się nie poprawiła, to kara się należy i to doskonale wiemy. Mateuszu, pierwszy liturgista Rzeczpospolitej. Gdzie w tabeli pierwszeństwa kalendarza liturgicznego należy umieścić msze obrzędowe? Pytanie zostało później troszeczkę wytłumaczone, ponieważ osoba, która pytanie to wysłała, w jej parafii w pewną uroczystość ma być również bierzmowanie. A jak wiadomo, bierzmowanie musi być z formularza mszy obrzędowej pewnej takiej. I odpowiedź jest krótka. W tym momencie uroczystość jest ważniejsza. Jeśli chodzi o to bierzmowanie, to trzeba przyznać, że wybór dnia jest bardzo nie na miejscu, ponieważ uroczystości są wyżej niż przeobrzędowe. W tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych na samej górze jest tydum paschalne, zaraz pod nim jest Boże Narodzenie, a następnie są uroczystości, to jest taka jedna wielka trójca, nie mylić z Trójcą Świętą, nie? Dużo tej trójcy u nas. Ale jest ta trójca, która jest nienaruszalna wręcz, dlatego na pewno uroczystości są wyżej niż przeobrzędowe. Gdzie natomiast w całej tej tabeli znajdują się przeobrzędowe, niestety nie odpowiem, ponieważ dokumenty nic na ten temat, znane mi dokumenty w każdym razie, nic na ten temat niestety nie mówią. Tomciu, jak to sprzeciwu wobec in vitro ma się sytuacja z poczęciem z Ducha Świętego? Z jednej strony to pytanie spowodowało uśmiech na mojej twarzy, dlatego że ono przedstawia rodzaj myślenia, który jest kompletnie obcy. Jakby nigdy nie potrafiłbym spojrzeć na to w tę stronę, gdyby mi nie zadano takiego pytania. Z drugiej strony traktuję to jak najbardziej poważnie, liczę, że to nie jest trolling ani nic takiego. Przede wszystkim mówisz tam o argumentacji kościoła kontra in vitro, że głównym zarzutem jest to, że in vitro jest zapłodnieniem pozaustrojowym. To nie jest główna wada tego, bo to pozaustrojowość po prostu powoduje, że nie do końca wiemy, w jaki sposób ten człowiek później będzie funkcjonował, na ile będzie odporny na choroby itd., itd. Taki spreparowany jakby poza organizmem matki. Ale to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o jeden podstawowy fakt. Przy zapłodnieniu in vitro, przy jednym człowieku, który powstaje w ten sposób, zostaje powołany do życia, ginie masa innych dzieci, tak? W postaci zarodków, ale ginie masa innych dzieci. I to jest główny zarzut. Natomiast przy poczęciu z Ducha Świętego nikt nie ucierpiał. Znaczy tutaj teologowie się spierają często, jak to wygląda, no bo bóle porodowe są wynikiem grzechu pierworodnego, tak? A ponieważ od grzechu pierworodnego Maria była uwolniona, no to pytanie, czy bolał ją poród Jezusa, ale tego się chyba nigdy nie dowiemy, a jeśli już, to i tak po drugiej stronie. Natomiast, tak jak mówię, nikt nie ucierpiał, nikomu się krzywda nie stała. Poza tym mamy do czynienia z wydarzeniem zdecydowanie jednorazowym w całej historii człowieka. Wobec tego Pan Bóg był w stanie przedsięwziąć pewne kroki. Poza tym rozbijamy się tutaj też troszeczkę o definicję grzechu, tak?
dlaczego Bóg mógł zrobić coś i to nie jest grzechem, a my byśmy tak zrobili i to jest grzechem. No z jednego prostego powodu. Grzech jest wystąpieniem przeciwko woli Boga, a Bóg przeciwko swojej woli zasadniczo nie występuje chyba. Przynajmniej nie w takim prostym przełożeniu, które powodowałoby, że będziemy to postrzegać jako grzech. Mam nadzieję, że wątpliwości zostały rozwiane. Tyle na dzisiaj przez sponsorium. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Jak widzicie, dostajemy ich masę, jest ich bardzo dużo i są bardzo zróżnicowane, co bardzo nas cieszy. Żegnamy się. Tomasz Adamski i Mateusz Ochman. Do zobaczenia już niedługo. Nie salutuję się do pustej głowy. Tak jest.